Karolina, za co lubisz duet MMC? Piękny strój tutaj, jaki piękny stanik, pardon. Bardzo ci dziękuję, słuchaj, no w końcu lato, lato, no. Prawda? Co prawda dzisiaj może aż tak tego nie widać, ale jednak pora roku zobowiązuje. Tak, tak, zgadzam się z tobą. Znaczy, szkoda, że padało dzisiaj, ale przynajmniej jest rzeźko. Ale słuchaj, wszystkie jesteśmy bardzo, że tak powiem, letnio ubrane i to jest super. W naszych sercach jest wspaniała pora roku, a w twoim to już w ogóle, no to co się ostatnio dzieje, moja droga, rocznica ślubu, urodziny męża, ja nie wiem, czego w ogóle ci gratulować i od czego zacząć ten wywiad. Znaczy, urodziny męża to chyba mężowi. Ale tak wspaniale wyprawione. No tak, muszę przyznać, że naprawdę wszyscy świetnie się bawiliśmy i najbliżsi przyszli do Rogera na urodziny. A nasza rocznica była bardzo spokojna, wybraliśmy się do McDonalda na randkę. No wiesz, my jesteśmy ludźmi na luzie, więc dla nas to nie ma znaczenia tak naprawdę. Najważniejsze jest nasze towarzystwo. Karolina, ale twoja stylizacja na tą randkę na McDonalda, ona tak bardzo na luzie nie była. Ona nie była na luzie noworocznicy, wiesz, pardon, można się ubrać nawet do łazienki ładnie. Nie, no to jak była na przykład pandemia, to dziewczyny też się szykowały, nawet nie wychodząc z nich, a tak naprawdę skoro była taka okazja, to czemu nie, nawet do McDonalda. Później też szliśmy na urodziny kolegi, stąd też moja stylizacja, ale tak, można się ubrać ładnie, nawet nie wychodząc z nich. Teraz chciałabym z tobą porozmawiać o tym, jaki to był rok dla ciebie, no bo wiesz, rocznica ślubu to pewnie jest taki czas też podsumowań, no jak pierwszy rok małżeństwa? No na pewno dużo wzlotów, upadków, jeśli chodzi o sytuacje życiowe, takie jak na przykład zdrowie, no bo wiadomo, jak byłam w Tańcu z Gwiazdami, no to miałam różne turbulencje zdrowotne. Wtedy mój mąż wykazał się ogromną troską, rzucił wszystko i po prostu się mną zaopiekował, co mi też pokazało, że mogę na niego liczyć. Nie podejrzewałam, że tak szybko sytuacja, znaczy los zweryfikuje nasze małżeństwo i takie sytuacje, ale na pewno moje zaufanie bardzo wzrosło i to bardzo szybko, no bo to się stało kilka miesięcy po naszym ślubie. Wiadomo, że jak każdy związek, mamy swoje zloty, upadki, tak naprawdę zawsze jest super, tylko czasem się poprztykamy. A kto się czubi, ten się lubi. Ale na przykład, gdybyś mogła cofnąć czas i przypomnieć sobie ten dzień ślubu, wesela, to czy jest na przykład coś, co zrobiłabyś inaczej, czy wszystko było tak, jak wymarzyłaś? Nic bym nie zmieniła, naprawdę była tak super impreza, taka zabawa, wszyscy goście się bawili, my się bawiliśmy. Jedyne co, to chciałabym, żeby ta noc trwała trochę dłużej, bo bardzo szybko minęła. Ale były poprawiny. Też, tak, ale wiadomo, że ten pierwszy dzień jest taki... No... Koniec. Co dałaś w takim razie Rogerowi na prezent urodzinowy i na rocznicę też? No widzisz, za dużo tych tematów, za dużo tych, słuchaj, celebracji. Jeśli chodzi o prezenty, to nie szczycimy się tym w mediach i nie pokazujemy tego. Pokazujemy oczywiście kwiaty, natomiast to, jakie rzeczy zostajemy od siebie, zostaje dla nas, to zawsze w sumie podchodziłam do tego tak, bo to jest taka bardziej dla mnie intymna rzecz, nie lubię się tym obnosić. A w prezencie na rocznicę po prostu jedziemy na wakacje. I to jest fajne. I to jest coś, co mogę powiedzieć, bo to jest takie w sumie wspólna, fajna decyzja. I no, ale takich materialnych rzeczy to wolę się nie chwalić. Okej, okay. A dokąd się wybieracie na te wakacje? O Jezu, przepraszam, wiesz co, byłam w ogóle te myślami gdzie indziej. Wybieramy się... Na wakacjach byłaś. Tak, wiesz, no, rozmarzyłam się do Turcji, do Bodrum. I tam naprawdę, ja tam rozbyłam na sesji zdjęciowej, akurat to było na okładkę Harper's Bazaar tureckiego, więc miałam okazję raz w życiu być w Bodrum i wiem, że to jest przepiękne miejsce. No i fajnie będzie tam wrócić i też powspominać tą właśnie sesję zdjęciową.